Siemaneczko, witam serdecznie, jestem Bartul, zaczynamy 28 odcinek serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Przed nami misja Ładny spacer w krótkim miasteczku. Dokładnie tutaj to miejsce, Rhodes. Czekajcie, sobie długo to spróbuję zaznaczyć. Krótki spacer w ładnym miasteczku, źle wam powiedziałem. Dobra. Tutaj musimy de facto tak... użyć tylko broni krótkiej. Musimy oddać 20 celnych strzałów w głowę. Nie ma tutaj procentowego ukończenia, więc możemy próć do woli. Nie możemy się też leczyć, także... ja sobie może jeszcze w pierwszej kolejności, zanim rozpoczniemy tę misję, to właśnie się uleczymy. O! Krótki spacer w ładnym miasteczku. Let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seemed legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah, let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about boring in their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so? Yeah, they think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys fit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you. O kurde, syna ściągnęli. Ja cię pierdziele. Ja sobie tutaj może zmienię amunicję na tą lepszą. 20 strzelnych headshotów. Ładujmy. No to jest sklep z bronią. Jakaś broń jeszcze jest. You see that window and Sean's skull? Don't talk to me about sloppy. Better in here. Kurde, nie mogę się leczyć. Morgan.
Ale rozpierducha. You call this getting the job? See Bill anywhere? No. Shit. See that? Those cowards are running away. Looks like most of them. Not all of them. Gray. And what about Bill? Where the hell's he? We'll find him later. Come on. Amunicję sobie zbierzmy. Cholera. Gówno z tego wyszło. Musiałem 4 gości tutaj załatwić. A, dobra. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace quiet. Micah? Best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. No widzisz, straciliśmy jednego typa. Kurczaka rozpierducha. Szkoda, że nie możemy wrócić, pozbierać ciało, ograbić. No ale już trudno, kasy mamy dużo. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we're making of things. No srebro, no niestety. Ukończ misję w czasie 4 minuty i 30 sekund. Podczas ratowania Billa zabij 3 stróżów prawa używając zabójczej precyzji. No widzicie, to cholernie ciężka misja, także tego nie będę powtarzał. Myślę, że możemy coś innego sobie wybrać i spróbować szczęścia. Tutaj chyba jest gdzieś grób, tak? Nie ma. Dobra, mamy jeszcze sporo czasu, bo dopiero 8 minut gramy. Wiecie co? Ja zginąłem, więc wszystkie... Nie, mamy tutaj skóry. Dobra, ja się wrócę i posprzedajemy te wszystkie skóry, żeby mi to nie przepadło. Daleko nie jest. Tutaj chyba u rzeźnika, zdaje się, możemy posprzedawać te skóry, także to tylko zrobimy. Mamy multum czasu, więc myślę, że spokojnie drugą misję sobie cykniemy zaraz. Tutaj moja muszę się w ogóle wrócić do kryjówki. Co tu się dzieje? Co tu się cholera dzieje? I can't believe that worked. Yeah, well, we don't got time to celebrate. Come on. So, what's your plan anyway? Plan? Plan not to get caught. It ain't my problem. Wiecie co, bo generalnie chodziło chyba o to.
żeby ich tutaj, kurczę, załatwić. Ale kurczę, widzicie, pierwszy raz spotykamy taką aktywność. Tego nie możemy przeszukać, bo nic nie ma. Na to wychodzi, widzicie, nie wiem, co tu miałem zrobić. Chyba pomóc tym strażnikom załatwić więźniów, ale... Nie chciałem, wiecie, strzelać do jednych i drugich, bo to się mogło źle skończyć. Wiecie co, bo tak mam zadanie jeszcze załatwić dwa zwierzęta jedną precyzją. Także fajnie by było, gdybyśmy tutaj jeszcze spotkali jakiegoś królika. Tam coś jest? Wiecie co, ja bym z konia może spróbował tutaj ogarnąć temat. O, shit. Ktoś jest? Nie. Ale ścigajmy tego kuraka. Muszą mieć dwa różne zwierzęta. O, jest. Kurde, to nie tak. Jest, strzelec wyborowy, gatunki zwierząt zabite podczas użycia zabójczej precyzji 2 na 2. W końcu mi się to udało zrobić. Powiem wam, że... no nie jest, ale to takie proste. Zabić 5 ptaków w locie z jadącego pociągu? Ej, co to się stało? A, odblokowano. Odblokowano, dobra. Myślałem, że mi się to zaliczyło. Nie wiem, jakim cudem. Borsuk amerykański, mamy nowe kompendium. Trochę tych zwierząt już, powiem wam, odblokowaliśmy. Tylko mamy 25% dopiero, ale tych wszystkich zwierząt tutaj mam już 33 na 178, więc procentowo to może jakieś 25% mamy. No ale nie źle. No, ta gra jest po prostu kapitalna, daje tyle możliwości. Dobra, idźmy tą skórę sprzedać. Te skóry mam różne jakości, lepszej, gorszej, ale myślę, że za to trochę kasy chapniemy. Ja sobie w międzyczasie może, chociaż w obozie możemy uzupełnić amunicję, nie? Ciężko tutaj, powiem wam, zdobyć idealną skórę z królika. Zły stan. No właśnie. Musimy użyć do tego noża. Czego tu, kurczę, dalej ta poczta? Uwaga, bo jest ten. Co tu się, kuźwa, dzieje? O, shit, to zamknięte w tym momencie. Ja pierdziele. Tu mamy z tych stróżów prawa. O, shit, to nie. O kurczę, nie zwróciłem uwagi na to. Dobra, mordeczki, wracamy. Uciekamy stąd. Poczta nie działa, kurczę, tą skórą będę biegał. O, tu widzicie, rzeczywiście jest na czerwono zaznaczone. Tutaj mamy stróżów prawa, a teraz to się nam zablokowało. Przed chwilą to było odblokowane. Dobra, nic, wracamy się, musimy uzupełnić amunicję, bo nam się kończy amunicja do tej broni. Krótkie. Ja jak nie wiem, jakoś cały czas sobie tego używam. Tej broni. Nie wiem czasem, czy ta broń jeszcze nie wymaga od nas czyszczenia. Kurde, jakie refleksy. Fajne, fajne. Dobra, w pierwszej kolejności to ja może sobie tutaj sprawdzę tą broń.
A nie mogę tutaj kurczę zrobić. Jakie głupie. No wreszcie. No właśnie, tutaj patrz, ta broń wymaga od nas trochę naprawy. Czyszczenia. Dobra. Nie wiem jak tam pozostałe pukawy. Ta też trochę wymaga, ale chociaż jej nie używam. A w jukach mam tą broń, właśnie. A czy ja mogę sobie tutaj jakby inną broń założyć? No właśnie, nie bardzo chyba. Dobra. Można by pójść jeszcze na ryby tutaj. Ale jest wieczór chyba, więc... Dobra, w pierwszej kolejności to ja sobie amunicję pozbieram. Zaraz zaczniemy coś robić. A, tu mamy tylko zwykłą amunicję. O cholera. Seen that boy, Jack? No. Where's my goddamn son? Where is he? Where's my son? They took him, didn't they? They took my son. Who took him? We think the Braithwaite woman took him. Oh. But Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything, where is my son, Dutch Vandalin? We will find him. We will bring him back to you. And we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail. You have my word. Just get me back, my son. I will get that boy back, so help me God. Right now. Dutch, we just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill them. Rest of you, let's ride. Okay. Okay. Let's go get that boy back. Kurczę, jaka misja. Czekajcie, że sobie jeszcze sprawdzę. Jak tam nasza ta 35 strzałów jeszcze to mam, nie za dużo. Yeah, we just got shot to hell by the Greys in town. I know, I heard about Sean too. I don't want to even think about that right now. We have to focus on Jack. I swear, I'll kill everyone there. Easy, John. Try to stay calm. I'm fine. How the hell did they get to him? I don't know, but we are getting him back and they will pay. I promise you that. What about the gold? Who gives a damn about the gold? They got What Jack. Are you doing? I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. And if there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. Christ's sake, Hosea! After all that, another perfect scam! We underestimated them. No, they underestimated us. Enough talk! There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it! So come on! Cała kurczę banda jedzie, a obóz kurczę... stoi pusty. Tutaj możemy sobie chyba też amunicję zmienić, nie? A tu jest ta lepsza założona, dobra. Szybka amunicja. Zasięg tutaj się zmienia.
Kurczę, gra jest naprawdę kapitalna. No nie ma takich gier. A szkoda. Now, Jack, we should have stayed out of all of this. Bit late for that, ain't it? Quiet. We're going to fix this. Right now. Like they don't know we're coming. Come on, let's get this done. John, you sure you're okay? Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. Oh shit. Kuźwa mać. There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. Don, I need you to stay calm. Kurde, kapitalne ujęcia, nie? Chwilę powiedzą, że to nie oni. Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. Oh shit. If you ain't gonna be civilized about this. Tak, nie chcę tych gier. Nie mam tego? O matko. Daj się strzał w głowę. Będzie ciężko tutaj robić. Celność 85%. Tutaj mamy coś, poszukać. Cyk. Sobie tutaj kurczę, za bardzo nie mam czym sobie tego, ale ty możemy. Na górę mam iść? Jaki ciul? A z takich gier to rzeczywiście łatwo celować.
Złota już nie ma, niestety. Ale kicha. Złota już nie będzie. Więc to jak przegrywamy, znaczy giniemy, to... Strzale musimy przeładować, niestety taka broń. Mogą się tu cholera schować. Spieszyłem sprawę straszną. Taką pukawką to rzeczywiście łatwo tutaj zrobić 20 headshotów. A widzę, co jeszcze ograbimy sobie tego gościa. Amunicję muszę kupić. Ale co ja tutaj mam? A inne wejście. Tutaj jest inne wejście, wróć. Srebro będzie, niestety. To nie palcie tej budy, bo to chłopak gdzieś może być. A kim ja się mam zająć? Oh,
I never liked you. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole boys my boys are liquor. Off limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, Mr. Matthews. Yes, yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint-Denis. Either there or on my boat to Italy. Let's go! Arthur, come on! What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Kurde, ale to trochę skurwysyństwo. Nie dość, że zabiliśmy wszystkich synów, ukradliśmy konie. I co tam jeszcze, alkohol? To jeszcze spaliliśmy jej dom. Ja cię pierdziły, to gra jest trochę brutalna. Srebro tylko zdobędziemy. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? My boy will be fine, but... Well, of course Marston's scared rotten. We killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No. No. Not for nothing. For living. Now we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch! We got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlinde. Mr. Matthews, I presume. Who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing as civilized. It's man so in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? Zaraz kulkę dostaną w łeb. Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake, all of you. Yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone. Soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. Myślałem, że ich teraz wpłyniemy. We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house hidden in the swamps outside Saint-Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. There's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the
previous occupiers. Place is well hidden. You and Arthur, ride out to make sure no one else has moved in. Lenny, go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get going. Rest of you, get packing! Kurczę, jeszcze. This is crazy. Ej. Ja nie chcę żadnej kolejnej misji rozpoczynać. Po pierwsze, to ja się muszę ogolić. Po drugie, to się muszę chyba przespać. Ja cię pierdziu. Tu jest rzeźnik, ale znowu nie możemy tutaj mu chyba sprzedać tych rzeczy. Chociaż w obozie nie możemy sprzedać swoich rzeczy. No czekajcie. Najpierw to się może ogarnę trochę. Nie mogę tu już nic zrobić? Ja cię pierdzielę. Zbierz słodycze. Nie mogę tu kurczę nic zrobić już. Ja cię. W takim razie chyba musimy kończyć odcinek, bo widzę, że ktoś mnie tutaj ściga, woła. Ja nawet chyba nie jestem w stanie sobie uzupełnić amunicji. Póki co to chyba tu nawet misji nie mamy żadnej dostępnej. Tak. A jeszcze jedną rzecz sprawdzę, czy ja mogę sobie uzupełnić, kupić amunicję? Nie możemy tutaj nic zrobić. Wszystko jest poblokowane, widzicie? Uhuhu. I nawet nie wiem, jaki medal zdobyłem z tego wszystkiego. Tryb fabularny. Brąz? What the fuck? Co jest? Strzel w głowę Garrettowi i Geraldowi. A wiem, dlaczego tak jest. Przepraszam. Mam nadzieję, że nie ogłuchliście. Dlatego tak się stało, że zginąłem i musiałem powtarzać grę, więc nie zaliczyło mi tych pozostałych opcji. Także tą misję musimy powtórzyć jeszcze raz. Nie ginąc oczywiście. Jak giniemy, to nie zalicza mi żadnych praktycznie tutaj tych wytycznych. Także moi drodzy, to byłoby na tyle, bo widzę, że nam się kolejna misja pojawiła. Także nic innego nie mogę zrobić. Chyba, że pójdziemy sobie połowić ryby. Ale nie wiem, czy to jest w ogóle, czy to ma jakikolwiek sens. No, tutaj widzę, że ryb nie ma w tym stawie. W jeziorku. Także nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. No, ten odcinek będzie krótszy. I w następnym od razu startujemy z kolejną misją i prawdopodobnie rozpoczniemy już czwarty akt. Trochę szkoda, bo tutaj nie zrobiłem wszystkich aktywności. Nawet nie mogę z mapy skorzystać. A jeszcze pójdę, może taki króciutki rekonesans zrobimy. Może mi tutaj ktoś jakieś zadanie da? I'll be all right. Uncle. Morning, Arthur. You know, this camp ain't so bad. I guess not. If you even noticed, we moved camp. All right, Arthur. Nie. Ten nic nie ma do nas. You awake? Take care this morning. When are you gonna get your act together? Not now, please. Can't go on like this. Dobra, ludziska, nic tu po nas, kończymy materiał, serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, Piona.